13 października wspominamy świętego Teofila z Antiochii, biskupa. Teofil pochodził ze wschodnich rubieży Syrii. Sam bowiem wspomina przy opisie raju, że Tygrys i Eufrat to rzeki, które są w pobliżu jego stron rodzinnych. Pochodził z zamożnej rodziny pogańskiej. Doskonale władał językiem greckim, a być może także hebrajskim. Można o tym wnioskować z jego pism. Żył w latach wielkich apologetów chrześcijańskich, świętego Kwadratusa, świętego Klaudiusza Apolinarego, świętego Melitona Sardes i świętego Ireneusza, a także wielkich świeckich bojowników o wiarę, takich jak święty Justyn, jego uczeń Tacjan i Militiades, Atenagoras i święty Arystydes. Tak wielka liczba apologetów w jednym stuleciu świadczy o tym, że do Kościoła Chrystusowego garnęła się nie tylko biedota z najniższych stanów, ale także elita ówczesnej inteligencji. Teofil żył i działał w czasach poapostolskich, w czasach świętego Ignacego z Antiochii, świętego Polikarpa i świętego Papiasza. Dlatego jego pisma miały wyjątkowe znaczenie jako echo tradycji apostolskiej. Niestety niektóre z nich zaginęły bezpowrotnie. Wspomina o nich święty Hieronim. Jedyne dzieło, jakie zachowało się do naszych czasów, to trzy księgi do Autolika. Są one zwrócone do pewnego Greka, poganina, w których Teofil tłumaczy błędy wierzeń pogańskich. W księdze trzeciej, która zawiera 30 rozdziałów, autor wskazuje na znaczenie ksiąg Pisma Świętego i ich wyższość nad wszystkimi księgami literatury greckiej i rzymskiej. Dotyka również błędnych sądów i zarzutów, jakie poganie kierowali pod adresem chrześcijan. Utwór ten chwali święty Hieronim i podkreśla jego walory językowe, stylistyczne, a przede wszystkim jasność i logikę w argumentacji, jak też duże znawstwo Pisma Świętego i literatury klasycznej. Hieronim pisze tak. Teofil, szósty biskup Antiochii, napisał za panowania Lucjusza, Aureliusza Verusa, istniejące po dziś dzień dzieło przeciw Marcjanowi. W obiegu są również trzy jego księgi do Autolika i jedna księga przeciwko herezji Hermogenesa oraz inne, krótkie, lecz wytworne traktaty dla zbudowania Kościoła. Z pochwałą także wyraża się o Teofilu pierwszy historyk Kościoła, święty Eusebiusz z Cezarei. Teofil napisał o sobie, że dopiero jako dojrzały mąż został chrześcijaninem. Przyjął więc chrzest, podejrzałym na myśle i należał do najżarliwszych wyznawców Chrystusa. Nie znamy jego dalszych losów, ani też bliższych okoliczności jego śmierci. Kult odbierał zawsze w dniu 13 października. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy, świętego Teofila z Antiochii, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.